W ramach modernizacji siłowni podnoszenia ciężaru na Kraju Mazowieckim zostanie wykonany kompleksowy remont budynku, gdzie na parterze będą zlokalizowane główna siłownia podnoszenia ciężarów z zapleczem, na poddaszu zaplecze tak zwane socjalne, czyli pokoje trenera, zawodników i również mała sala jedna lub dwie dla fitness klubu lub tego typu, że tak powiem, zajęć. Budynek zostanie całkowicie zmodernizowany poprzez wymianę dachu, elewacji, instalacji wszystkich wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wody elektrycznej, gruntowny remont wraz z wyposażeniem w sprzęt typowy dla podnoszenia ciężarów. Myślę, że ten projekt przyczyni się do rozwoju sportu w Makowie, a szczególnie podnoszenia ciężarów, bo to jest popularna dyscyplina sportu w tym mieście. Tak jak zresztą w innych miastach, zwłaszcza w Siedlcach. Ale w Makowie dotyczy nie tylko mężczyzn, ale i kobiet, chłopców i dziewcząt, więc to jest bardzo interesujący projekt pod tym względem.